Okej. To była cutscenka przedstawiająca, gdzie Nina trafiła. Nawet mamy tutaj Brat Girl. To już widać, że jesteśmy na terenie Niny. A ja kombo będę tutaj sobie dalej wbijał i nie zabronicie mi, kurde. No, i tam mieliśmy też przedstawienie, do jakiej klasy Nina trafiła i jako, że Nina jest bardzo wstydliwa w tym wypadku, no to hehe, no gnębią ją tam, no co ja wam mogę powiedzieć więcej, no. Dobra. W ogóle dźwięki z gry zniknęły, poza muzyką. Okej. I kopiemy teraz, no dawaj Crash. My jesteśmy kurde w jakimś więzieniu teraz, a nie w szkole, kurde. Tak teraz tak na to patrzę. Bo to nie wygląda na szkołę, jeżeli mam być szczery. Dobra. I szybko, 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 szybko. Jest! Za pierwszym razem. O! Dobra, to było nieprzemyślane bardzo, bo chciałem tak szybko uciec z tym Rhino Rollerem od tego wałka. Dobra. Jest, mamy tego TK'a zasranego. Nie mogłem niestety inaczej trochę oszukać systemu, więc dobra, trudno się mówi. No dawaj, teraz namierz. Kurde, TK, dawaj. O, o to chodziło. Nie mogłeś tak od razu, kurde? Najwidoczniej nie mógł. Dobra, runda druga z tym wałkiem pieprzonym. O, i tego też nie lubiłem z moim znajomym. Serio, te 4 lata temu sprawiał nam to problem. Znaczy sprawiał, Jezu, 4... 3 lata temu sprawiało nam problem. Ucieczka przed tym gnojem, czyli przed tym wałkiem. I wszystko od zera, ta? No, ale akurat mogę tutaj uciec, więc nie muszę wcale się bawić z tym wałkiem do samego końca. Ech,
Brat Girl wcale nie pomagacie. Więc wybaczcie, ale wypierdalajcie stąd jak możecie. Dziękuję. Teraz trolujemy ten wałek, zobaczycie w jaki sposób. Musi się to udać, musi. Bo inaczej nie nazywam się pomidorowy.pl. O, widzicie, teraz się udało nam go strolować. Bo kraty były wyżej o wiele. Tam w ogóle mamy ratnikanów obrazy, co jest zaskakujące. I żadnych tutaj sekretów nie mamy. No, kombo sobie przynajmniej na nowo nadrobimy, więc tyle dobrze. A, zapomniałem, że przecież one mogą tym megafonem ogłuszać. Ja pierdolę, no. To już nawet kombo wbijać człowiek nie może. I teraz tutaj. Śmieszne obrazki tutaj są z Cortexem, swoją drogą. Tak teraz zwróciłem na to uwagę. No i globus, który sobie tak oleży. Crash? What are you doing here? Leave me alone! I hate you! You ruined my life! So, how's it going? How's it going? How's it going? I'm stuck in evil public school now. Oh, I used to be the queen of Madame Amberlee's private school. And now I'm stuck with the dregs of society. All because of you! Yeah. So anyway, we need your help. What? Your uncle has been using a new kind of evil mojo to control mutants. And he's got Crunch! We need to find him and help him! Oh! So you need my help? That's so cute! Don't hurt your butt on the way out the door! Please, Nina! We'll do anything! Anything? Really? Yes. Kiss. What? Yeah. Kiss. Right now. It will amuse me. Losers. Okay, I've got an evil science fair project to finish, and you two lovebirds can help me out. Okej. To teraz trzeba będzie zniszczyć tutaj projekt Niny. Znaczy, tfu, nie zniszczyć, tylko te wulkany trzeba będzie zniszczyć. Znaczy, tfu, wulkany, te armaty w sumie, bo to są armaty. O, i proszę bardzo, zrobione. Sure thing there, Shingle. Uncle Cortex made up with his old lab partner, Embryo. Embryo? Unky Cortex talks a big game, but
Embryo's the guy that actually built everything. And luckily for you, my science project thingy tells me exactly where he is. Now, run along to the other side of the island. I've got new evil plans to start. Okej, okay. No to misja 13 jest zaliczona już. Tam Cortex oczywiście drze papę na wszystkich innych uczniów. Szkoda tylko, że uczniowie tutaj to są poza Niną, to te, Brat Girl. Ewentualnie mutanty. To nie źli uczniowie, kurde, nie powiem, że nie. Wspaniałych masz uczniów, Cortex. Dobra, combo razy 6 to jest całkiem dobry wynik. I zanim powiecie, że o, nie tłumaczysz fabuły gry, Pomidor, jakiś ciebie taki informatywny youtuber, że ty nie tłumaczysz, o co chodzi teraz. No, co ja wam mogę powiedzieć? Ida po prostu powiedziała, no, Cortex podjął współpracę z Embryo i tyle w zasadzie. Tyle się dowiedzieliśmy. I tylko to, że ona się tam przekoważała z Crashem i Cortex, z Crashem i Aku, że o, ona nam pomoże, jeżeli zrobimy dla niej wszystko. No to oni chcieli się tam pocałować, ona oczywiście ich wykiwała, powiedziała, że są luzerami, no i tyle. Cała Nina, tak na dobrą sprawę. No i teraz musimy całą drogę wracać. No dobra, może nie całą, ale... Skopiemy teraz dupę Rhino Rollerowi. No, miałbym teraz combo razy 10 czy coś takiego, ale no trudno się mówi. Teraz pokażę wam, jak zdobyć ostatnią Mojo maskę. Dobra, frajerze, nara. O, dobra. To już zaczynamy czasówkę wtedy, bez zbędnego przedłużania. Nie lubię trochę tej czasówki tutaj robić, bo ja już sobie trochę ćwiczyłem grając w tę gierkę. W sensie na innym save'ie ćwiczyłem. I bardzo nie lubię tutaj tej czasówki robić, dlatego że tutaj właśnie Crash często ma swój atak jakiegoś, nie wiem, upośledzenia umysłowego i po prostu nie chce za każdym razem doskakiwać. I bardzo ubolewam nad tym. O, i też czasami nie w każdego Mojosa trafi i później jest problem. Niby czasu jest sporo, ale wiecie, jak to jest. Czasu jest sporo, a później się okaże, że dupa. Dobra. No, mówiłem, że czasu niby sporo, ale później wychodzi, że jest dupa. Jestem na bank, mogę się z wami założyć, że... Na bank mogę się założyć, że się nie uda! Dobra. Niby nadrobiłem już te zielone. No prawie wszystkie, no 41. Nie! Nie, 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 nie. Dobrze! Jest! Zrobione. O Jezus Maria. Zawał normalnie, zawał. Kolejna czasówka, kolejna opcjonalna misja jest zaliczona. Nice. Jezu, całe szczęście, że ja nie robiłem z tym znajomym, kurde, tych czasówek, bo naprawdę byśmy wtedy mieli takiego totalnego triggera. Chociaż we dwóch wydaje mi się, że byłoby łatwiej o wiele robić te czasówki niż w pojedynkę. Takie jest moje zdanie. O jest, dobra, spierdzielamy stąd, bo tam Rhino Roller jest.
Warto byłoby się tam dostać, bo tam, mówię, jest ta... Wow! Może się uda jakoś tam dostać do góry. Spróbujmy zrobić tak. Wiecie, spróbujmy normalnie dostać się Crashem. Spróbujmy się normalnie Crashem dostać tam i wtedy Rhino Rollerem zniszczymy sobie tamtą ściankę. Dobra, złapał się. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz dostajmy się tutaj. Dokładnie tak. Jest, jest, ostatnia maska. Jest, mamy to, 100%. I jeszcze przy okazji nowego Rhino Rollera mamy, no to to już w ogóle świetnie. A, i tutaj gra oczywiście chce, żebyśmy jeszcze raz robili ten challenge. No, dla dodatkowych mojosów, takich niebieskich czy coś, to można zrobić, no ale... Widzimy się wtedy ten, na końcówce. Żeby wrócić z powrotem do Wampa Village. Co wy na to? No, i jak widzicie, mamy znowu niebieskie teraz. Znaczy znowu niebieskie, mamy ogólnie niebieskie już te mojosy. Dobra, nic tu po nas, możemy wracać z powrotem. Talk to that guy, Crash. See what he knows. No i teraz będziemy całą drogę musieli wracać. Całą calusieńką drogę. I po co to komu? Nie mogliby od razu jakiś, nie wiem, teleportów zrobić czy coś? To by było dosyć całkiem spoko, bo tak to całą drogę musicie od zera przełazić. A komu się chce? Poza mną. No oczywiście, że nikomu! O! Kolejna czasówka, moi drodzy, kolejna czasówka. Lecimy. Nie śpimy. Jak mają być wszystkie te opcjonalne misje zrobione, to wszystkie. Jedziemy, 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 nie śpimy. Dobra. Jest, wszystko zrobione. Jak trzeba, to trzeba, moi drodzy. No co ja tutaj będę z wami... Ten, co ja będę ukrywał? Teraz tylko te wszystkie kombosy nadrobić. Dobra, jesteśmy już na samym końcu. W zasadzie to na samym początku, ale na początku od końca. Oj tak. No i co, jesteśmy już w domku. Nic szczególnego się tutaj chyba nie pozmieniało, przynajmniej ja nie widzę. Co jest grane? O, atak na domek bandikutów widzę. Snajpy tutaj się pojawiły. Oraz spajki. This looks like trouble. No to mamy problem. No to mamy problem. Może się mi się uda ich wszystkich pokonać. Fajnie by było. To scare off those bad mutants will be to take out their leader. Tak, widzę, że tym mostem będziemy musieli pójść, ale spokojnie, my tam jeszcze nie idziemy, bo najpierw chciałbym się pozbyć tych tutaj frajerów. To już robiłem tam czasówkę, więc nie potrzeba.
Ale Snipe przynajmniej został pokonany, więc... Tyle dobrze. No, i combo razy 3 w bardzo lightowy sposób zrobione. Wejdźmy sobie na razie do chatki Crasha i zapiszmy. Albo sprawdźmy, jak wygląda nasz stan gierki. Dobrze! 39%. Wiecie co? Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że już mamy 39% gry. Co mogliście niedawno zobaczyć, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie będę mógł jednak wszystkich opcjonalnych misji zrobić, bo jest jedna misja opcjonalna, która wymaga multiplayera. A jak wiecie, no, ja nie gram z kimś, tylko solo. I poza tym na emulatorze gram, więc... No ale tam u góry jest combo raz dwa, więc zbierzemy sobie je oczywiście. Kurde, bardzo ładna lokacja tutaj jest zrobiona. To mi się bardzo podoba, że wyspa Wampa została w taki sposób rozbudowana. Szkoda tylko, że nie ma więcej takich poziomiksów. W Crashu. Może ten nowy Crash, który będzie wychodził, jakiś ciekawy koncept poziomów będzie miał. Bo na razie to tam niewiele wiemy z tych poziomików. Dobra. Lejtowo można było to ominąć, what the fuck. A, dobra, teraz tutaj trzeba będzie pójść, a widzicie? Dobrze, że gierka nam pokazuje. A da się tutaj rollerem zaskoczyć? Da się, normalnie. Nie widzę żadnych przeszkód. Snajpy mnie tam napierdzielają. Snajpami się zajmę później. No na razie nie, szkoda mi na nich czasu, powiem szczerze. No też nie chcę, żeby nie wiadomo jak długo ta sesja trwała. No tak myślę, żeby dojść do 17-18 poziomu. Tutaj. Bo wtedy już tam niedużo zostanie z gierki i będziemy mogli potem lecieć z tymi maratonem piątym Crasha, tym bonusowym, gdzie będzie Ensign Trilogy. Okej, no to będzie teraz boss fight. Znaczy, powiedzmy boss fight. Mutant fight. Dobra, dawaj, skopniaka go, jedziesz z koksem. Czemu oni zawsze muszą te kolce odpalać w momencie, kiedy ich atakuje? To mnie zastanawia. Czy oni nie potrafią normalnie przyjąć na siebie jakby obrażeń? Bo to trochę takie oszukane moim zdaniem. O, combo razy 4. Pięknie. No i co, snajpa znowu osiadam i co drugi raz widzę tą animację.
Hirokei! Okej! No i widzicie? Misja 14 zaliczona. No i gra teraz tutaj stanęła, bo zakończyliśmy misję 14, więc teraz rozpoczniemy misję 15 z 23, więc jesteśmy już naprawdę bardzo blisko końca. Travel to Junkyard. Junkyard. Okej. I ponownie wracamy na pustynne klimaty. Powiedziałbym coś więcej na ten temat, ale uwierzcie mi, ja praktycznie to, co tutaj widzicie, to jest typowo granie na ślepo już, nie? Bo jednak z drugiej strony nie ćwiczyłem jakoś jak super przed Mind Over Mutant, tylko jak już to pierwsze tam 6 epizodów, znaczy pierwsze 6 misji. A więc to, co wszystko tutaj widzicie, to jest grane na ślepca. No bo stwierdziłem, że po co mam ćwiczyć, skoro będzie może ciekawiej, jak będą właśnie takie fejle. Tak swoją drogą. Widziałem tam, że upgrade życia był, więc lecimy. No jestem ciekaw, czy dojdę dzisiaj do misji 17, bo jeżeli tak, to będzie spoko, bo później wtedy zostaje nam 18, 19, 20 i wielki finał. Wow, dobra, to było ciekawe. Okej. No może nie to chciałem zrobić, ale... Ej, to były kible Cortexa tam! Cortex boty to były. O Jezus Maria. Co one tu robią? O, 4 na 5 z hot staffu mamy. To jeszcze jedna tylko taka maska nam została. Co tu zaczynamy, kurde, za scenarię, sekcję? Proszę mi tutaj halo powiedzieć, o co chodzi. O, cutscenka, to oglądamy. Greetings, little peons, which I invented. You see before you a glorious history of evil devices that I, me, invented. Over time, the disgusting heroes of this world, which I invented, me, not Cortex, read your Bible, I wrote it. Heroes like lazy bandicoots just leave these wonderful toys to rot where they fall. But Dr. Cortex, who says he invented many things, liar, says, hurry, build me a space head and many MV devices. So, I have invented recycling! Remember the embryo patented phrase, reuse, recycle, revenge! I created Slinkies! Stop playing with them because they're mine! You see before you an ocean of wrecked dreams, my dreams. But from this ocean, Dr. Cortex has asked me to harpoon the white whale of evil. Recycling shall destroy the world. And I, as its inventor, shall get the credit. Look, light bright. I didn't invent this. Bert Meyer did. It's not evil. Why is it in the pile? Yes, that's right, you little fools. Evil recycling gives me everything I need to build and distribute envies. Look, there's got to be a better picture of me. Enter my recycling program, Crash. The recycling program of doom. Oh, that's good. I look butch.